całym kraju odbyły się obchody z okazji 98. rocznicy odzyskania niepodległości. Uroczystość rozpoczęła msza święta za ojczyznę, koncelebrowana przez biskupa diecezji elbląskiej, księdza Jacka Jezierskiego. Podczas mszy świętej ksiądz biskup poświęcił sztandar miasta Sztum, ufundowany przez społeczeństwo. Na zakończenie uroczystości kościelnych tradycyjnie odśpiewano Boże coś Polskę. Po mszy świętej w asyście kompanii reprezentacyjnej zakładu karnego w Sztumie mieszkańcy przemaszerowali pod pomnik Rodła, gdzie odbyła się druga część obchodów oraz uroczystość przekazania sztandaru. Jako pierwszy wystąpił burmistrz Leszek Tabor, którego przemówienie przyjęto z wyjątkowo bardzo skromnym aplauzem. Pierwsze fabryki w specjalnej strefie ekonomicznej, na co czekaliśmy wiele lat. Trwa również przebudowa głównych ulic centrum naszego miasta, na co również czekaliśmy wiele lat. I mamy to szczęście, że w tym jubileuszowym roku to, co tak ważne dla naszych mieszkańców, nas wszystkich, jest realizowane. Niepokojem jednak napawa fakt, że w wielu miejscach w Polsce brak tego wspólnego świętowania. W samej Warszawie zostało zarejestrowanych 21 różnych manifestacji. I nie jest to wyraz wolności zgromadzeń, ale narastających przede wszystkim podziałów. Jest to wynik wielkiej polityki, która posługuje się ostatnio coraz częściej językiem nienawiści, kłamstw, insynuacji, jak powiedział podczas mszy ksiądz biskup Szyderst, które zatruwają nasze narodowe i publiczne życie, prowadząc do głębokich podziałów między Polakami. To nie służy narodowi, to nie jest zgodne z piątą prawdą Polaków. Każdego dnia Polak narodowi służy. Niestety muszę też to stwierdzić ze smutkiem po rozmowach z wieloma mieszkańcami, że echa tej polityki, tej wielkiej polityki i metod, szkodliwych metod, jakimi się posługuje, docierają także tu, na ziemię sztumską. Językiem nienawiści, kłamstwami, pomówieniami, szyderstwami próbuje się oczernić wysiłek naszej społeczności, mieszkańców, poszczególnych osób, które razem z samorządem starają się zmienić na lepsze warunki życia na ziemi sztumskiej. Z okazji dzisiejszego święta niepodległości i uroczystości nadania sztandaru dla miasta i gminy Sztum życzę wszystkim, żebyśmy wspierali się we wspólnej pracy i działaniu na rzecz naszej małej ojczyzny i Polski. Mieli zrozumienie, kiedy przyjdą problemy i niepowodzenia. Takich w życiu i działalności publicznej nigdy nie brakuje. Wspierając się, wysłuchiwali innych. Darzyli się szacunkiem, bo razem mieszkamy tu na ziemi sztumskiej. Wszystkiego najlepszego. Po przemówieniu nastąpiło wbicie pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru przez specjalnie uhonorowanych mieszkańców. Utworzenie powiatu w 2002 roku przyczyniło się do integracji mieszkań na naszej ziemi. Jej powstanie ponad 100 lat stało się impulsem rozwojowym miasta, dając zatrudnienie wielu mieszkańcom, kategoriach wiekowych. Reprezentuje wszystkich sztumskich sportowców i trenerów, którzy dzięki swojej ciężkiej... Jako ufundowany przez mieszkańców, jako symbol najwyższych wartości, honoru
i tradycji. Po przekazaniu sztandaru nastąpiło odczytanie apelu pamięci przez dyrektora zakładu karnego podpułkownika Jana Morozowskiego oraz trzykrotna salwa honorowa. Następne delegacje władz samorządowych, organizacji, związków i partii politycznych złożyły wiązanki kwiatów. Na zakończenie uroczystości pochód przeszedł pod głaz pamięci, gdzie Panie także złożono wiązanki kwiatów. Z szacunkiem przyjmuję ten sztandar. Ślubuję uroczyście, że z nieustanną troską będę chronić wartości, które ten sztandar wyraża. Nastąpi teraz prezentacja sztandaru. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Wołam idących szlakiem ku niepodległości. Konfederatów barskich, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiadusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych, bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu! Thank you.
Nie raz. Już mam trzecie. Ja to jest